Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie. Jeżeli jesteście przed wyborem swojego pierwszego szkolenia i zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje, żeby zacząć w branży PMU, to zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą musisz wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o wydatki związane z rozpoczęciem pracy w branży makijażu permanentnego, to przede wszystkim szkolenie Basic. Szkolenia Basic są najczęściej najdroższymi szkoleniami i ich ceny wahają się od około 7 tysięcy do nawet 10. W zależności od tego też, czy wybierzesz szkolenie grupowe czy indywidualne, ta cena będzie się różnić. Uśredniając na początek, trzeba liczyć, że za szkolenie zapłacisz około 8 tysięcy. Na tym niestety wydatki się nie kończą, bo musisz kupić też sobie odpowiednie wyposażenie. Ile to kosztuje? Wyliczając koszt produktów dla swoich kursantek, biorąc pod uwagę ceny w moim sklepie online, oscyluje to około 4-4,5 tysiąca, w zależności też ile akcesoriów i ile pigmentów będziesz chciała zakupić na początek. Na szkoleniach u mnie też jest bardzo fajna oferta. W momencie, kiedy kupujesz te produkty u mnie na miejscu, obowiązuje Cię zniżka 15%, więc ta cena wychodzi około 3700. Natomiast mówię tutaj i bazuję na produktach, na których ja pracuję, na urządzeniu, które pracuję i na pigmentach. Te ceny też mogą się różnić. Możesz kupić urządzenie za 2,5 tysiąca złotych, a możesz kupić urządzenie za 10 tysięcy złotych. Tak samo pigmenty. Możesz kupić ich 5 na początek, a możesz wybrać pigmenty, gdzie w gamie jest 10 pigmentów i będziesz musiała zakupić je wszystkie. Także też te ceny, jeżeli chodzi o rzeczy na początek, będą różne w zależności od tego, co po prostu, jakie produkty wybierzesz. I każde szkolenie przedstawia inne produkty, bo gama akcesoriów do rysunku wstępnego, pigmentów, urządzeń jest bardzo szeroka, więc każdy też pokazuje i pracuje na tym, co jest dla niego najwygodniejsze. Kolejna kwestia związana z kosztami wejścia w branżę PMU to jest fakt, czy Ty posiadasz już swój gabinet, czy będziesz musiała go stworzyć od nowa. Jeżeli posiadasz gabinet i w nim masz łóżko, masz lampę, masz fotel kosmetyczny, masz pomocnik, na którym położysz sobie wszystkie rzeczy, to tak naprawdę te koszty Ci odpadają. Natomiast jeżeli musisz stworzyć sobie gabinet, to te koszty znowu trzeba policzyć od początku. Będą one zależne od tego, czy podnajmujesz już gabinet, w którym wszystko jest zrobione i Ty tylko musisz kupić sobie łóżko, lampę i fotel, czy będziesz wchodziła do gabinetu, gdzie nie jest zrobione nic. Wtedy w tym przypadku kosztorys będzie zdecydowanie inny i to też warto, żebyś sobie wyliczyła na początku. Uważam, że nie ma sensu, żebyś szła na szkolenie, kiedy Ty nie masz środków na to, żeby od razu po szkoleniu zacząć działać, bo tak naprawdę cała wiedza, którą na tym szkoleniu poznasz, nie będzie wykorzystana, bo nie zaczniesz od razu. I później najczęściej jest tak, że chcemy zacząć, ale minęło już zbyt dużo czasu, coś tam pamiętamy, ale nie wszystko, więc warto jest, zanim podejmiemy decyzję o podjęciu szkolenia z makijażu permanentnego, upewnienie się, czy będzie mnie po prostu na to stać. Bardzo fajną opcją jest też podnajem gabinetu na dni lub godziny, gdzie już mamy to wszystko przygotowane. Wiadomo, że jest to opcja troszkę droższa w perspektywie czasu w porównaniu z tym, że mogłabyś mieć własny gabinet, natomiast jeżeli zaczynasz, to domyślam się, że szukasz rozwiązań, które pomogą Ci w niskim budżecie zacząć pracować. Jeżeli potrzebujesz kupić sobie łóżko kosmetyczne, ceny są różne, w zależności od tego, czy wybierzesz zwykłe łóżko do masażu, czy łóżko hydrauliczne, czy łóżko elektryczne, to może być koszt od 500 do nawet 10 tysięcy złotych. Jeżeli szukasz odpowiedniej lampy, tutaj też ceny są podane w widełkach. Możesz kupić lampę za 200 zł, najczęściej średniej jakości. Za dobrą lampę uważam, że zapłacisz w okolicach 500 zł plus statyw do niej, ale ceny dochodzą nawet do 2,5 tysiąca. Jeżeli chodzi o Twój taboret kosmetyczny, fotel kosmetyczny, na którym siedzisz, to też ceny będą różne. Możesz kupić za 300 zł, możesz kupić za 1200. Najczęściej za ceną idzie też wygoda, więc Twoja wygoda, a na tym uważam, że nie warto oszczędzać. Także tutaj też to będzie zależało od tego, od modelu, który wybierzesz. Kolejna kwestia, czyli ten pomocnik na kółkach, na którym sobie ustawiasz wszystkie rzeczy podczas pigmentacji i to też możesz zrobić to nisko budżetowo i na przykład kupić taki pomocnik w IKEA za 200 zł, a możesz kupić sobie dedykowany faktycznie pomocnik kosmetyczny, który już będzie w okolicach 800 zł. Zanim podejdziesz do szkolenia podstawowego, warto zrobić sobie taki wstępny kosztorys, żebyś wiedziała, z jakimi kosztami musisz się mierzyć. Start w branży jest najgorszy, bo musisz wydać dużą ilość pieniędzy i
przyjmujesz klientki albo modelki za niepełną kwotę, więc ten rozwój jest naprawdę ciężkim momentem, ale jak dobrze sobie to wyliczysz, zrobisz to w odpowiednim momencie, to wierz mi, że zwrot włożonych kosztów w makijażu permanentnym przy Twoim dużym zaangażowaniu idzie dość szybko. Tutaj te koszty, o których mówię, mogą wydawać się dla osoby początkującej dość duże, więc warto wiedzieć, że do szkoleń czy do zakładania swojej działalności można dostać dofinansowanie, czy to z WUR-u, czy z KFS. Jest też bardzo fajna opcja płatności ratalnych, na przykład przez portal Mediraty. Wiele szkoleniowców umożliwia taką opcję swoim kursantom. Przy moich szkoleniach też jak najbardziej można skorzystać z dofinansowania. My też mamy firmę zewnętrzną, która zajmuje się pomocą w wypełnianiu wniosków, bo te wnioski też są dość skomplikowane, jakby ktoś coś nam daje, ale ktoś czegoś tam też od nas wymaga, więc jak ktoś chce, ja uważam, że zawsze znajdzie sposób. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chciałabyś poznać moją ofertę szkoleniową oraz moje wyliczenia odnośnie tego, jak zacząć w branży makijażu permanentnego, to odezwij się do mnie i wyślę Ci wszystkie szczegóły.